Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu, bardzo spontanicznym, wiecie co, bo tak naprawdę teraz nagram wstęp, ale nie wiem czy jeszcze będę dzisiaj wam coś dogrywać, czy już po prostu jutro, ale tak na szybko chciałam wam powiedzieć, że jedziemy z Nadusią do centrum handlowego, żeby kupić jakiś prezent dla Nadusi koleżanki. Jutro mamy zaproszenie na urodziny, także no coś fajnego trzeba kupić. Moje dziecko tu ogląda bajkę i chyba troszeczkę ją ściszę, bo bardzo głośna jest. Ja już tak naprawdę mogłabym wychodzić, ale gotuje mi się jeszcze kasza gryczana na obiad, także muszę poczekać, aż mi tam, wiecie, wszystko pięknie się przygotuje, więc pomyślałam, że nagram dla was taki wstęp. Pokażę wam, jak dzisiaj wyglądam. Zobaczcie, mam na sobie dresy. Ja mam dzisiaj po prostu dzień taki, że no najchętniej zostałabym w domu pod kocem, dlatego też chyba ten strój, dresik i słuchajcie, buciki emu, po prostu... To taka piżama na wyjście, wiecie? Naprawdę, tak uważam. Piżama po prostu na wyjście, że się, wiecie, nadaje między ludzi. I tak mnie, słuchajcie, natknęło. Pomyślałam sobie, że jeszcze kilka lat temu, ja wiem, z 5, 4 nawet może, nie pomyślałabym, żeby w dresie, w wygodnych butach, po prostu wiecie, troszkę tak flejowato mimo wszystko wyjść do ludzi. Zawsze, słuchajcie, musiał być jakiś elegancki bucik, nie wiem, balerinka, czy jakiś botek po prostu na obcasie. Wiecie, coś takiego. Ja pamiętam, był taki czas, że ja nie miałam nawet adidasów w swojej szafie. Po prostu nie uznawałam strojów sportowych, wiecie? No i tak, zawsze jakaś bluzka, koszula, marynarka, coś w ten deseń. Nie miałam bluz, naprawdę nie interesowały mnie takie outfity, ale chyba wiecie co, starzeję się, dojrzewam, dorastam, nie wiem jak zwał, tak zwał. I teraz no nie wyobrażam sobie jednak bardziej mojej szafy bez takich elementów, aniżeli bez marynarek czy bez koszul. Bez tego mogłabym się obejść. Także dzisiaj taki, słuchajcie, luźny strój. Także tak mnie natchnęło, żeby się tym z wami podzielić, chociaż kilka razy na swoim kanale już o tym wspominałam, ale słuchajcie, no mogło was wtedy jeszcze u mnie nie być, także po raz kolejny chciałam się tym z wami podzielić, że no właśnie, nie uważałam takich luźnych stylizacji, a już na pewno nie na wyjście z domu, wiecie? Natomiast, no jednak troszeczkę się zmieniło w mojej głowie, tak samo make-up, mogę wyjść z, mogę wyjść bez, nie ma to dla mnie znaczenia. Jakiś czas temu też postawiłam na taki bardziej minimalistyczny makijaż. Uznałam, że też, słuchajcie, nie ukrywam, miałam na przykład duży problem z moją prawą powieką. Eyeliner mi się cały czas odbijał już na górze. No, grawitacja zadziałała tutaj na niekorzyść i wiecie, zaczęło mi po prostu co nieco opadać, także stwierdziłam, dobra, nie będę się, wiecie, stresować, czy w ciągu dnia mam tam to odbite, czy nie. Zrezygnowałam z cieni. Moja kasza. Idę ją wyłączyć. Z cieni zrezygnowałam w ogóle jakiś czas temu już. Pamiętam właśnie, że odeszły cienie, został eyeliner, teraz odeszło to i to. Czasami nałożę, jak mi się, słuchajcie, chce. Serio. Nie przykuwam już do tego aż takiej wagi jak kiedyś. Także to się u mnie bardzo zmieniło. Dajcie znać, jak jest u was. I nie mówię tutaj, nie chodzi o to, że ja, wiecie, zaczynam totalnie przestawać o siebie dbać i to idzie do mnie stopniowo, tylko po prostu jakby godzę się na to, że też jak potrzebuję czuć się wygodnie, to mogę sobie na to pozwolić, tak jak na przykład dzisiaj, jak uważam, że nie muszę być przerysowana na twarzy, czy chcę wyjść bez makijażu, bo tak po prostu mam na to ochotę, to wychodzę i to wcale nie jest jakąś taką właśnie dla mnie oznaką i objawem tego, że ja o siebie nie dbam, tylko po prostu mam na to chęć i jestem też pogodzona sama ze sobą, czyli na zasadzie akceptuję siebie, wiecie, w 1000%. Przestałam się też przejmować opinią innych, bo wiecie, kiedyś to miałam zawsze z tyłu głowy, nie no, muszę się ogarnąć, bo co ktoś powie, nie? Jak mnie zobaczy. A teraz w sumie, okej, okay, i tak gadają, będą gadać, i tak coś komuś zawsze nie będzie pasowało, więc do tego, słuchajcie, dojrzałam, do tego doszłam i bardzo się z tego powodu cieszę, wiecie, lżej się po prostu żyje, dlatego tak jak mówię, to nie jest dla mnie jakimś takim przejawem, że też mniej czasu sobie poświęcam, bo nie, bo naprawdę nie, nie uważam, żeby to tak było.
No, także tak, takie słuchajcie moje refleksje na początku tego filmu. Możemy sobie o tym oczywiście podyskutować w komentarzach. Będę się bardzo cieszyła, także dajcie znać, co wy myślicie. Słuchajcie, jeszcze taki powiedzmy elegantszy aspekt mojego outfitu dzisiejszego, Chanel Chance, i powiem wam szczerze, że ja przepadłam. Jak wiecie, dostałam ten zapach pod choinkę i nie ukrywam, że od tego czasu dość często go używam. Znaczy, często jak na mnie, ponieważ ja jestem, wiecie, migrenowcem i w momencie, kiedy na przykład mam dwudniowy czy trzydniowy atak migreny, to wcale, ale to wcale nie chcę czuć żadnych zapachów, a tym bardziej perfum. Niemniej jak mam taki dzień jak dziś, kiedy, wiecie, aż chce się po prostu czymś spryskać takim fajniejszym, intensywniejszym, no to powiem wam szczerze, że ten zapach to jest naprawdę coś niesamowitego. No ale uważam, że jeszcze teraz muszę się nim nacieszyć, póki mamy takie chłodniejsze miesiące, bo w te cieplejsze uważam, że będę go już traktowała jako taki zapach na przykład na wyjście czy na wieczór. Już raczej nie w ciągu dnia. Dobra, bo gadam i gadam. W jakimś ostatnim vlogu powiedziałam wam, że pokażę wam, co jest w tej paczce, i tak naprawdę nie jest tutaj nic wielkiego, wiecie, ale ta paczka cały czas u mnie leży, bo ja zajęłam się nagrywaniem innych filmów i w ogóle, wiecie, przestałam zwracać trochę na nią uwagę. Stwierdziłam, że dzisiaj trzeba to po prostu opróżnić. Słuchajcie, zamówiłam takie pierdółeczki. To jest w zasadzie wszystko to samo. Cztery takie same rzeczy, tylko w innych zapachach. Jest to, słuchajcie, moje zamówienie z Bath & Body Works. Takie drobne rzeczy mnie cieszą, wiecie? Naprawdę, ja się po prostu jaram takimi pierdołami. I już wam mówię, co za pierdoły tutaj się znajdują. Są to, słuchajcie, mydła w płynie. Kto zgadł? Ręka do góry. Świetne, co? Poczekaj, mama tylko powie, jakie tutaj będą zapachy. I słuchajcie, chciałam skorzystać z wyprzedaży. Nie ukrywam, kupiłam sobie jedno mydełko Bath & Body Works, będąc w Warszawie, kiedyś tam, na próbę. Mówię, no kurczę, tak ludzie zachwalają, więc dobra, biorę. Akurat ono było na wyprzedaży, pamiętam, 50%. Standardowa cena takiego mydła to jest 4 dyszki, moim zdaniem sporo. Nawet bardzo sporo. I uznałam, że okej, trwają wyprzedaże, wejdę i zobaczę. Tymczasem na wyprzedażach zostało jedno mydło o jednym zapachu, ale na szczęście była taka akcja, żeby kupić 4 mydełka, wtedy mamy 2 jakby za złotówkę, także 2 plus 2, coś takiego, więc w sumie te mydełka i tak wyszły minus 50%, także mamy pierwsze, Pink Peach Blossom, to są ta wersja w piance. Widziałam, że Bath & Body Works ma również mydełka takie kremowe, czy tam w żelu, ale no mnie urzeka ta pianka, także pierwszy zapach. Brałam, słuchajcie, totalnie w ciemno, wcześniej to jedyne, które miałam, to było takie cytrusowe. Dobrze, że mam tu pranie, to sobie odłożę, słuchajcie, na bok. I tak naprawdę brałam, wiecie, na zasadzie, bo mi się opakowanie spodobało. Tak, nie zapach. Tutaj mamy Cozy Cashmere, no to po prostu mówię od razu. Od razu, jak mi pasuje do outfitu dzisiaj, także to jest druga buteleczka. I dwie na deńko jeszcze. A jak on się nazywa? Zaraz przeczytamy. White Coconut Caramel. To jest White Coco Caramel? No, jak się nazywa? White Coco Caramel. White Coco Caramel, tak. Także no na pewno będzie, słuchajcie, mega. Ta zieleń, tak wiecie, ale w łazience w sumie będzie mi pasować. Także to jest trzecia moja sztuka. I Warm Vanilla Sugar. Także słuchajcie, będziemy używały, no, tak? My lubimy takie mydełka. A mogę powiedzieć, który jest najlepszy? Możesz, który ci się najlepiej podoba. Tylko muszę... Chcesz powąchać, tak? No to poczekaj, to nie, to mama ci podkręca. Okej, okay, test na żywo. Wow! On jest troszkę... To mi przypomina... Jak tort, nieraz torty tak pachną kokosowe. Jak bukiet. Jak bukiet? Ciekawe jak ten liściowy. Ale czuć, słuchajcie, kokos w tym zielonym, także dla fanów kokosa to jest to, ale to jest ładny zapach kokosa, nie taka chemia, wiecie. To jak pachnie jak moje jabłko. Jak jabłko, to prawda. Troszkę jabłuszkowo. Ups. Super, no ale to jest owocowy zapach, więc ma prawo, bardzo ładny zapach. Teraz na deńko spróbujmy ten. Kwaśny. Słodziutki, to wanilia.
Bardzo ładna wanilia, nieducząca. No i ostatni. I pamiętaj, że będziesz musiała zdecydować, który ci się najlepiej podobał. Z tych czterech. Mi się podoba ten truskawkowy. Tak? A jeszcze ten sprawdź. O, wow. Ten jest najpiękniejszy. Ten jest najpiękniejszy. Jeszcze jest wyłączona. Zaraz do łazienki mama ci da i będziesz sobie rączki nim myć. Ten, słuchajcie, wygrywa. Naprawdę ten wygrywa. Cozy kaszmir, prawda? Bardzo ciepły, otulający zapach, ale nie taki mdły, nie taki ciężki, więc super. Ale dobra, bo o mydełkach już gadamy i gadamy, a trzeba jechać. Czas goni, tak? A ten teraz jest... przestaje. Tego przestajesz lubić? Przegrywa. Przegrywa jednak? No. Okej, okay, super. Chyba częściej musisz dla nas takie zestawienia robić, co? Ale to męczące. To mało. Cozy kaszmir, Nadusia. Dobra. Także my, słuchajcie, uciekamy, zbieramy się, pędzimy, już jest tak gorąco. Także dobra. Uciekamy do galerii. Mała przerwa w zakupach. Wzięłam sobie takie maleńkie sushi, prędziutko zjem i lecimy dalej. Nadusia, jak zakupy? Co kupiłaś sobie fajnego? Wędkę w gazetce, tak. Małą. No, trochę ponaciągałaś mamę. Miesiąc dziecko z domu nie wychodziło. Jak się dorwało do sklepów, słuchajcie. A jaką ty masz super dzisiaj stylizację? Z psim patrolem. Już jesteśmy w domku i byłyśmy, słuchajcie, jakieś, ja wiem, pół godziny temu. Jest godzina czwarta. Ja wstawiłam właśnie rosołek, żeby się przygrzał. Poodkurzałam, wyjęłam zmywarkę. W sensie czyste gary ze zmywarki i szybko wam pokażę, co też kupiłam. W sumie praktycznie nic tu nie ma, ale no ale dobra, pokażę wam kilka rzeczy. Słuchajcie, przede wszystkim słodkości. Ja nie wiem, ale zawsze u mnie tak jest, że jak robię jakieś ciasta, wiecie, jakieś cudawianki, to z reguły wtedy nie mam niezapowiedzianych gości. Ale jak tego nie zrobię, na mur beton ktoś będzie, także no dzisiaj niestety nie miałam jak przygotować żadnego ciasta. Kupiłam, słuchajcie, więc ponczusie takie malutkie, bardzo je lubię. One są z piekarni familijna, także jeżeli gdzieś tam u siebie znajdziecie, to wam polecam, bo naprawdę są smaczne. I kupiłam 6 takich bułeczek jogurtowo-jagodowych. O, widzicie to? Super wyglądają, także wydaje mi się, że też powinny być bardzo dobre. Także to mam jako słodkości do kawy w Rossmanie, słuchajcie, wkładki higieniczne, facel, tym razem te normalne. Ostatnio brałam te z biobawełny i powiem wam, że takie średnie, więc bardzo dużo takiej wadki z nich odchodzi, jakby wiecie. Wzięłam sobie maseczki jednorazowe, bo już się tutaj albo w aucie nam się kończą. Właśnie nie wiem, muszę sprawdzić, to tam podrzucę. I słuchajcie, to już tak, ostatnia rzecz z Rossmana to chusteczki higieniczne, także to. W Empiku, słuchajcie, moje dziecko wzięło sobie gazetkę Kraina Lodu, tutaj mamy Olafa na okładce, jakaś była wędka z marchewkami, jako wiecie, zabawka, ale powiem wam szczerze, że ja bardzo lubię, jak Nadia wybiera sobie tego typu gazetki. Są tutaj jakieś zawsze historyjki, jakieś zadania do rozwiązania, czy jakieś gry, więc naprawdę fajnie można spędzić czas. I przyznam wam szczerze, że ja też za dziecka i potem jako nastolatka bardzo lubiłam gazety, więc chyba ma to po mnie. Uwielbiałam, naprawdę. Najpierw właśnie takie dziecięce. No nie było za dużego wyboru, ale jeżeli już się zdarzały, to takie. A później wiecie, brawo, brawo girl i tym podobne. I słuchajcie, w Empiku jest teraz wyprzedaż, w zasadzie końcówka już wyprzedaży. I niektóre produkty są nawet przecenione o 90%. Już kiedyś zdarzyło mi się skorzystać z takiej wyprzedaży w Empiku, ale ja wiecie, nigdy nie ogarniam do końca, kiedy to jest. No i zostają oczywiście to już takie resztki. I słuchajcie, kupiłam taki drewniany zegarek. On był przeceniony z 50 zł, właśnie o 90%. Także wyszły śmieszne pieniądze. Tutaj jedynie musimy dać sami baterię, no ale okej, za w sumie szałową taką cenę, czyli chyba 5 zł niecałe, no to możemy ją dać. I zobaczcie, zwykły drewniany, prosty zegarek, ale wydaje mi się, że bardzo fajnie będzie wyglądał, czy to tutaj na tej komodzie, czy tam wyżej, tam w tle już widzicie też prezent, ten, który właśnie
kupiłyśmy dla koleżanki na dusi, tak więc taki zegarek, mój pierwszy łup. Bo żal po prostu było nie brać. Moja mama wzięła dla siebie, tylko właśnie będę musiała jej to dać, bo spakowałyśmy się w jedną torbę, kosmetyczkę. Z tego wzoru były też takie plecaczki i jeszcze coś, słuchajcie, torby, takie torby też na zakupy. I one też były poprzeceniane, te rzeczy. Było tego bardzo dużo w naszym Empiku, jeżeli jesteście z moich okolic, czyli Lubin, to polecam wam jeszcze pobiec, bo może traficie. I słuchajcie, ta kosmetyczka była przeceniona, wybaczcie, że tak szeleszczę, ale z 40 zł, też o 90%, więc no mówię, plecaczki, kosmetyczki, takie fajne, duże torby na zakupy. Ja nie brałam, bo szczerze mówiąc mam takich rzeczy sporo, ale jeżeli potrzebujecie gdzieś w podróż, wiecie, żeby nie było szkoda, no to jak najbardziej. Aha, i tutaj ostatnia rzecz, która mnie się trafiła, którą udało mi się dorwać, to jest łyżka. Na łyżkę, czyli jak gotujemy, mamy brudną łyżkę z sosu, z zupy, obojętnie, to stawiamy sobie, zobaczcie, taki bajerek i odkładamy na to brudną naszą zachlapaną łyżkę, więc niby nic, a jakże pomocne. I to, słuchajcie, też z 25 zł było przecenione 90%, więc ja za to zapłaciłam 2,50, także... No i to w ogóle, wiecie, patrzyłam, czy to nie jest jakieś pouszczerbiane czy coś, ale nie, więc musiało im po prostu zostać. Tutaj mamy takie jakby polne, słuchajcie, kwiaty, o, super, super. To jest tak, że jeżeli macie gdzieś tam Empik obok siebie, to pędźcie, bo być może jeszcze u was inne są rzeczy do dorwania, więc zerknijcie. I tutaj jeszcze z takich Empikowych spraw to oczywiście karteczka urodzinowa. Ja z reguły, słuchajcie, po karteczki urodzinowe sięgam właśnie w Empiku. Myślę, że według mnie mają najlepszy wybór, także taka urodzinowa karteczka, proszę bardzo. I moi drodzy, weszłam do Sephory. Z Sephory potrzebowałam tylko i wyłącznie jedną rzecz. Już nawet się, słuchajcie, nie rozglądałam i nie rozwodziłam, bo wiecie jak to jest. Zaraz coś by się przydało i coś by wpadło w ręce jeszcze teraz na wyprzedażach, ale mówię, no nie, bez przesady. Także tylko i wyłącznie nowy Beauty Blender. I przyznam wam szczerze, że mnie najbardziej odpowiada właśnie ta czarna wersja kolorystyczna. Według mnie... najdłużej wygląda dobrze i kolor nie traci w ogóle, czyli nie bleknie, nic się z tym, jeśli chodzi o właśnie jego odcień, nie dzieje. I słuchajcie, moim zdaniem najłatwiej się go czyści, ale wiem, że jest sporo dziewczyn, które widzą różnicę, w sensie na przykład w nakładaniu podkładu między na przykład czarnym blenderem, a tym różowym blenderem, tym takim oryginalnie różowym, o, w takim kolorze, co jest. Także, no ja, słuchajcie, dla mnie to nie ma problemu, jeśli chodzi o właśnie nakładanie produktu, ale tak jak mówię, gdzieś tam w utrzymaniu czystości ten czarny wydaje mi się, że jest najłatwiejszy. I dobrze, kochani, i słuchajcie, i tak czy siak powstał nam, myślę, fajny vlog, taki luźny, wiecie, spontaniczny, takie też, myślę, są naprawdę, naprawdę super. O, jeszcze a propos początku mojego filmu, pokażę wam, bo tutaj w kuchni właśnie stoi moje pierwsze mydełko, jakie mam z Bath & Body Works, czyli Kitchen Lemon, właśnie ono stało tutaj w kuchni i to właśnie przez nie tak zakochałam się właśnie w produktach tej marki. Tu już mam kompletną resztkę, zobaczcie, ale jeszcze psika, więc jeszcze wykorzystam i na jego miejsce tutaj wkroczy na pewno któreś z tych, które wam pokazywałam wcześniej. Ja, słuchajcie, naprawdę ostatnio cieszę się takimi pierdołami, naprawdę, zobaczcie, mydłem czy łyżką na łyżkę za 2,50. Takie rzeczy sprawiają mi ogromną radość i myślę, że to jest też bardzo fajne, bo nie potrzebujemy jakichś fajerwerków, tylko takie rzeczy potrafią nas właśnie pocieszyć i poprawić nam nastrój, więc fajnie. Dajcie koniecznie znać, czy wy też tak macie. Dobra, nie przedłużam, moi drodzy, powstał nam jednak dzisiaj vlog, czego się nie spodziewam, bo myślałam, słuchajcie, że się z gośćmi już zgram, w sensie, że jak ja wrócę, to oni zaraz nadjadą i że po prostu nie zdołam wam dograć dalszej części vloga, ale proszę, udało się, więc cieszę się bardzo, dziękuję wam pięknie za waszą obecność, za to, że jesteście, za to, że komentujecie, dajecie łapeczki w górę, to jest dla mnie szalenie, szalenie motywujące, bardzo jeszcze raz wam za to dziękuję. Pozdrawiam was tymczasem bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie.